Dzień dobry, to ja Viper, a dzisiaj gramy w Borderlandsa. Mam drugi poziom, no bo tutaj ten, to nie jest ten prolog, tylko tutaj pominąłem go, przeszedłem go, tak. Dobra, tutaj jesteśmy na samym początku przy naprawianiu tego robota, ze względu, że go zaatakowali ci bandyci. Poczekajcie, tutaj opcje... Dobra! To jest Borderlands ze 4 DLC, ze wszystkim. Jak widzicie, gra jest po polsku, ale to nie wszystko, to nie, nie cała gra została spolszczona. Dodatki nawet nieruszane, może tam troszkę. Dobra, mamy zabić 5 skagów, skagi. O, chodzi o to. Użyłem tutaj pistoleta, gram hunterem. No szybko, szybko ładuj. Gdzie jest? No i udało mi się. A, poziom trzeci mamy już. Naprawdę świetna to jest gierka. Muszę zepchnąć godzinę 51. Sorka, ale... Czajcie, muszę tak, żeby nie nagrać 40 minut gry. Bym musiał to robić na części. To jest Doktor Z. Złota rączka. O, coś tam, coś tam, coś tam. Fajnie, fajnie, fajna gierka. Borderlands 1. Pierwsza część jest świetna. Dwójka zapewne będzie jeszcze lepsza. A tu mamy te mapki z dodatków DLC. Ja bardzo czekam na dwójeczkę. Inaczej czekam. Czekam jeszcze na Darksiders 2. Dobra. Problem był z nagraniem tych odcinków ze względu na to, że jak zaczynałem nagrywać, to albo ktoś mi przeszkodził, albo coś tam z tym. Świetna. Dobra. No to trzeba zgarnąć i spadamy stąd. Dlaczego jestem solo tutaj niestety? Solo playing games. Ciężko zebrać ekipę oraz ja mam problemy z internetem niestety, ale no co ja poradzę? Dopóki nie zmienię internetu, no to muszę trzymać się tak, chłopaks. Trzeba tarczę tutaj kupić. Tu mamy 50. A ta 74. O, skupię to. Dobra. Tu mamy ekwipunek, postać, mój hunter. Czekajcie. Mam tam zabić jakiś bandytów. Helping Dr. Zed with his nine toes problem is a good move. Gdzie to w ogóle jest? To tam mam iść. A to specjalnie wyciągnę snajperkę. Kaliber 1800. No i patrz to się. Kurde. Ale noob. Coś za mną jest, ale nie chcę mi się na to patrzeć. Dobra. Kitarella. Dobra, jedziemy, bo tu będzie snajperownia. O kurde. Aj, nie mogę wymierzyć.
headshot. Jak headshot jest to od razu odrywa głowę. Szybko. Tu będzie tak. Kurde, no nie mogę wyczaić tego systemu walki. Coraz mniej naszej tarczy, energii tej tarczy, coraz mniej jak widać. To będzie do innego questa. Mówię, jakiś typ tam we mnie strzela. No to ładnie. Dobra, wracamy się. Shotgun dwustrzałowy. Ale fajnie, mi się podobała taki rodzaj broni. Jest świetny. No. Tutaj mamy nieograniczoną staminę w grze. To nie przeszkadza mi nawet. Świetnie. Świetnie się można tak bać. Co do Borderlands 2, to mnie bardzo ciekawi. Fajne są postacie tam. Sam nie pamiętam, jak się nazywają, ale mnie ciekawił ten ninja taki. I ten mechanik jakby. Teraz idziemy do Bacho. Ale chyba coś mi ma... A nie, dobrze. Spotkamy się z Takebachą. Idziemy ten, tam mamy już jego chatę. No mniej więcej fajna prawa graficzna, taka miksowa. Coś za mną jest, to jest. Gdzie on jest? Aj, dobra, kij z nim. No tu jest takie bacho, bacha. O, i to jest broń dopiero. Witamy takie bacha. One more step and it'll be your last. You should have seen the look on your face. Smells like off-worlder. How you liking our planet anyways? Świetnie mi się to podoba. No dobra, zdobędziemy jedzonko dla Tekebaki. Tekebaki, aha. Shotgun trochę dobry, trochę nie. Dobra, tutaj mamy jedzenie. Oh fuck. Wow, kolejny poziom. Świetnie. Tu mamy te mięcho, to trzeba je zabrać. Mamy to coś. Kolejne dzonko. Tam będzie kolejne i kolejne. Tam dwa już widzę, więc... Zaraz... Jak otwierają to gęby, jak się tam strzeli, to od razu jest krytyk taki. Tylko trzeba trafić najpierw. O kurde.
No i wracamy się takim pięknym stylem dowolnym. Tutaj miałem dylemat, kogo wziąć, albo Huntera, albo tego Bryka, nie wiem jaka to była klasa, Soldier chyba, no Soldier. No ale wziąłem Huntera ze względu na ptaka, na ptaszka. Ale dobra, co do... Właśnie... No, dobra, dojdziemy tam. Dobra, dojdziemy tam i tyle. Dobra. A Soldier też był ciekawy ze względu na swoją wieżyczkę, ale ja Hunterem już trochę przeszedłem gierki. No nawet dużo niż trochę. Przeszedłem, wiem, 65 poziom Hunterem. Byłem... Oje, gdzie to otworzyć? A to się otworzy. Dobra, co ja tu mam? O kogo mi się spodobała ta seria? No to jest proste, jak Rock z Royem kręcił tę serię, to było coś niesamowitego chyba. Nawet nie kiedy sam oglądam sobie te odcinki Rocky Royo... Rock and Royo... Kurwa. W Borderlands świetna seria, świetne odcinki, super ziomki. No, dobra, ludzie. No to był koniec tego odcinka, jakoś tak można powiedzieć. No, więc mam nadzieję, że się podobało. Siemaneczko.